chciałbym wam troszeczkę opowiedzieć na temat reprodukcyjnych buildów. Chciałbym wam powiedzieć, z czym to się wiąże, czemu to jest rozwijane, jakie wyzwania to za sobą niesie. Zanim do tego przejdę, chciałbym powiedzieć kilka słów o sobie. Na co dzień pracuję w firmie Will Systems. Jest to firma, która zajmuje się ogólnie bezpieczeństwem. Tworzymy appliance'y sieciowe do monitorowania, nagrywania ruchu sieciowego, do zarządzania jakimiś tam hasłami uprzywilejowanymi. Natomiast po godzinach jestem także komiterem w projekcie FreeBSD. We FreeBSD za komitera uznajemy kogoś, kto ma dostęp bezpośrednio do kodu źródłowego projektu i może modyfikować go tak, aby wylądował na waszych wszystkich maszynach. Mamy tutaj bardzo fajną sytuację, bo na sali jest aż 3 komiterów, także to się często nie zdarza, szczególnie, że jesteśmy z jednej firmy. Natomiast nie przedłużając, czym jest budowanie reprodukcyjne? Tutaj jeszcze chciałbym taką małą anegdotę, że język polski jest bardzo, bardzo trudnym językiem i niestety... Cześć. Język polski jest bardzo trudnym językiem i jedną z równie z najtrudniejszych rzeczy w programowaniu czy w informatyce to jest nazewnictwo. Ja bardzo długo myślałem, jak w ogóle to przetłumaczyć, reproductive build. No i nie znalazłem tak naprawdę nic lepszego niż reprodukcyjne buildy, więc będziemy w mojej prezentacji będziemy używać takiego terminu. Mam nadzieję, że nikt tutaj polonistyki nie studiował i mnie za to pomidorami nie obrzuci. Więc jeżeli mówimy w ogóle o budowaniu, no to musimy mieć jakiś kod źródłowy. Ściągamy taki kod źródłowy z internetu, jakiegoś projektu, czy to Nginx, czy Apache, czy FreeBSD. I ten kod źródłowy poddajemy w budowaniu. Najczęściej jest to jakiś plik binarny albo jakieś archiwum, będziemy rozsyłać naszym użytkownikom. I o produkcyjnych buildach mówimy wtedy, kiedy dla dokładnie tego samego kodu źródłowego ten sam artefakt. Ten artefakt musi być bit do bitu dokładnie taki sam. Jeżeli byśmy policzyli z tego na przykład sumę kontrolną, to ta suma kontrolna musi być dokładnie taka sama. No i tutaj pojawia się na przykład pytanie o wolność oprogramowania. Jeżeli na przykład ktoś nam dostarczy kod źródłowy jakiegoś projektu, ale nie dostarczy nam narzędzi do budowania tego projektu. Nie jesteśmy tak naprawdę w stanie używać tego, skompilować i używać tego projektu. Czy to znaczy, że kod jest wolny, czy nie? To jest troszeczkę takie filozoficzne pytanie. Ja tutaj nie będę starał się na nie odpowiedzieć, ale może coś do przemyślenia na noc dla was. Więc tutaj jest definicja reprodukcyjnych buildów ze strony, która zrzesza jakby wszystkie projekty, które są zainteresowane reprodukcyjnymi buildami. I możemy tutaj zwrócić uwagę na kilka słów kluczowych, o których już mówiłem, że dla tego samego kodu źródłowego, dowolna osoba jest w stanie zbudować bit do bitu dokładnie ten sam program czy artefakt. I to jest generalnie definicja, którą przyjmuje się jako reprodukcyjne buildy. Teraz troszeczkę historii na temat reprodukcyjnych buildów. To nie jest jakaś super nowa idea. Pierwsze plany reprodukcyjnych buildów pojawiły się gdzieś koło roku 2000, gdzie na listę mailową Debiana niejaki pan Edmund wysłał maila, czy Debian to wspiera, czy może właśnie możemy budować reprodukcyjnie nasze pakiety, które są dostarczane do użytkowników. Ten mail został niezbyt dobrze przyjęty, zostało powiedziane, że to nie jest nam potrzebne, że nie musimy tego robić, że nikt nie widzi sensu, żeby to robić i w ogóle idea jest totalnie bez sensu. Kilka lat na grupę mailową znowu Debiana pojawił się temat, czy to reprodukcyjne budowanie ma sens. Może powinniśmy się tym zainteresować i może powinniśmy robić coś w tym kierunku. No i znowu został przyjęty niezbyt ochoczo przez grupę mailową. Zostało to raczej zbyte, że nie potrzebujemy, że nie ma sensu, nie ma tutaj żadnych impactu security, w ogóle bez sensu.
I pierwszymi projektami, które mi udało się odnaleźć, które rozpoczęły tak naprawdę erę reprodukcyjnych buildów, to jest właśnie Bitcoin i Tor. Bitcoin jest projektem, który od 2012 dostarcza użytkownikom możliwość reprodukcyjnych buildów. Dokładnie wygląda to tak, że oni dostarczają nam wirtualne środowisko, dzięki któremu możemy zbudować projekt reprodukcyjnie i zweryfikować, że to, co dostarcza nam, to, co dostarczają nam programiści, to faktycznie jest to, co chcemy używać, co zostało stworzone z tego kodu. I to, co zostało zrobione, no Bitcoin to są nasze pieniądze, znaczy pieniądze użytkowników Bitcoina, więc ten projekt jakby bardzo dużo stawia na bezpieczeństwo. Oczywiście mieli kilka wtop, ale generalnie stara się być bardzo, bardzo bezpieczny. Natomiast drugi projekt, który przed śladami Bitcoina, to jest Tor. Nie wiem, czy ktoś z Was zna Tora. Generalnie używamy go do przeglądania zdjęć kotków, prawda? Bo po co innego używać sieci Tor? A każdy z nas by chciał przeglądać zdjęcia kotków w sposób bezpieczny i bez inwigilacji żadnych służb specjalnych. Także Tor również od 2012, jest to drugi projekt tak naprawdę, duży projekt, który umożliwia reprodukcyjne budowanie, zweryfikowanie, że tak, ten kod źródłowy i ta binarka to jest dokładnie to samo. No i kolejnym bardzo dużym projektem, który poszedł krok dalej, to jest Debian. Debian, no to już było troszeczkę większe wyzwanie, ponieważ sam kernel Linuxa trzeba było reprodukcyjnie budować, ale także wszystkie paczki, które projekt wspierał. Projekt wspiera mniej więcej 5000 paczek, czyli jest troszeczkę z czym walczyć, a także no, wspiera różne języki, właściwie języki, wszystkie języki na całym świecie. Musimy mieć także wsparcie dla kilku kompilatorów, bo możemy budować projekt Debiana przy użyciu różnych kompilatorów Clang czy GCC. I idea budowania reprodukcyjnego Debiana rozpoczęła się mniej więcej od konferencji DebConf 13, która odbyła się w roku 2013 i od tamtego czasu powoli Debian zaczął reprodukcyjnie budować sam projekt, a także wszystkie paczki, które dostarczał. To też jest ciekawe, bo nie wiem, czy pamiętacie rok 2013, ale mniej więcej w tym samym czasie zdarzył się bodajże Snowden, jeżeli się nie mylę, więc może to też był jakiś impact dla deweloperów Debiana, żeby rozpocząć ten ciężki proces budowania reprodukcyjnego. I w tej chwili 94% paczek w Debianie jest budowanych reprodukcyjnie, czyli jesteśmy w stanie ściągnąć sobie daną paczkę, zbudować ją i sprawdzić, że tak, to, co nam dostarcza Debian i to, co my zbudowaliśmy, to jest dokładnie to samo. 94% to jest właściwie stan, jaki sprawdzałem wczoraj. Jeszcze chyba bodajże w lutym tego roku to wynosiło około 85%, więc chłopaki z Debiana cały czas intensywnie nad tym pracują. No i za Debianem poszły kolejne projekty, w tym także FreeBSD, czy NetBSD, czy nasz rodzimy CubeOS. I wszystkie te projekty w jakimś stopniu chcą być reprodukcyjne, głównie ze względu na bezpieczeństwo tak naprawdę. No i teraz pytanie, czemu reprodukcyjne budowanie jest takie trudne? Przecież no, biorę sobie binarkę, biorę sobie kod źródłowy, kompiluję sobie go, no powinien mieć przecież dokładnie ten sam wynik, który każda inna osoba z tej sali jakby zbudowała miała. No niestety jest na to wiele czynników, ale zanim do nich przejdę, to jeszcze wspomnę, że o takim korowym przykładzie, czemu reprodukcyjne budowanie jest takie ważne. I jest to na przykładzie błędów OpenSSH. Błąd ten dość prosty, polegał na tym, że ID kanału było źle porównywane, natomiast umożliwiało nam to zdobycie roota. No i tak naprawdę zabrakło nam jednego znaku równa się w naszym kodzie źródłowym. Nie jest to duży problem, ale idąc dalej zobaczymy,
że tak naprawdę, jeżeli zdeasemblowalibyśmy tego patcha, okazuje się, że różnica to jest tak naprawdę jeden kod, instrukcja w kodzie assemblera. Okej, nieźle, ale idąc jeszcze dalej, jeżeli byśmy zobaczyli na hexam tej binarki, okazuje się, że to jest dokładnie jeden byte. A jeżeli byśmy porównali sobie te bajty, tutaj mamy zapis binarny, okazuje się, że to jest tylko i wyłącznie jeden bit. Jeden bit dzieli nas od bezpiecznego SSH do niebezpiecznego SSH. Jeden bit może zostać zmieniony na każdym etapie dystrybucji, kompilacji, projektu, czy nawet podczas przesyłania z sieci, albo może nam się zdarzyć nawet bit flip podczas kompilacji. Tak? I ten jeden bit decyduje o tym, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie. Tak, i teraz chciałbym wam powiedzieć, że mamy projekt, który jest reprodukcyjnie budowany. Już nie musicie mi ufać, czy programistom, czy osobom, które dostarczają nam binarki, że to jest bezpieczne, że w ogóle zaaplikowaliśmy ten patch. Jesteśmy w stanie to wszystko zweryfikować. I budowanie przecież jest takie proste, tak? Możemy sobie wziąć binarkę, kod źródłowy, zbudować z niego bloba binarnego i wszystko będzie działać. No niestety bardzo wiele czynników wpływa na to, że budowanie nie jest reprodukcyjne, że ma wiele rzeczy na to wpływa. Między innymi są to biblioteki zewnętrzne. Jeżeli linkujemy się statycznie do takiej biblioteki, to okazuje się, że jeżeli zlinkujemy się do innej wersji albo inaczej jest zbudowana, to okazuje się, że nasz cały projekt nie jest budowany, nie ma możliwości, aby zbudować go reprodukcyjnie. Ale także takie proste rzeczy, jak na przykład kolejność plików w systemie plików. Jeżeli byśmy wylistowali sobie pliki na naszym systemie plików, na przykład robiąc ls gwiazdka, to okaże się, że między systemami plików ta lista, ta kolejność może się różnić. Jeden może na przykład sortować alfabetycznie, inny może sortować po czasie utworzenia. I takie rzeczy, jeżeli mamy na przykład archiwum tar i to archiwum tar będzie zawierało listę plików, może się okazać, że nasz artefakt, który zbudowaliśmy, nie jest zgodny bit do bita. A jak już wspomniałem, reprodukcyjne buildy tego wymagają. No kolejna rzecz są jakieś tam metadane, na przykład w tarze, jeżeli dostarczamy, jeżeli chcemy naszą paczkę wysłać po sieci komuś, może się okazać, że są tam nazwa, jest zapisana na przykład nazwa użytkownika albo jakieś ścieżki względne. To wszystko wpływa na to, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować bit do bita poprawności pliku artefaktu, który chcemy weryfikować. Kolejną rzeczą to są na przykład symbole debugera. Jeżeli byśmy budowali nasz projekt ze symbolami debugera, może się okazać, że jedna osoba zbudowała go w katalogu home, a inna go zbudowała w katalogu root. I ze względu na to, że w ścieżkach debugera, który nam tam pokazuje, gdzie dokładnie linia w linię wystąpiła dana komenda, może się okazać, że te ścieżki będą różne dla mojego projektu i dla waszego. Wszelkiego rodzaju optymalizacje. Kompilator może stwierdzić raz, że nawet jeżeli weźmiemy dokładnie te same kompilatory, ale delikatnie różne wersje, może się okazać, że inaczej nam zoptymalizował kod. Więc flagi optymalizacji także są bardzo ważne. Wszelkiego rodzaju sygnatury albo zeszyte wartości losowe. Zdarza się, że w naszym projekcie zaszywamy jakieś losowe wartości, które są zastępowane w etapie kompilacji. I te wszystkie czynniki wpływają na to, że nie możemy reprodukcyjnie budować paczek. Mamy także wszelkiego rodzaju fakty w kodzie, które na przykład nazwy użytkownika czy hostname budowanej maszyny, czy użytkownika, który buduje daną paczkę. Czas również jest takim rzeczą, która eliminuje nam
projekt od budowania. Jeżeli jakąkolwiek z tych rzeczy, czy Shell, czy CPU, czy UMask, jeżeli te wszystkie rzeczy są w naszym kodzie źródłowym, to prawdopodobnie znaczy, że nie będziemy w stanie zweryfikować naszych patchy. I bardzo dobrym przykładem tutaj jest właśnie TrueCrypt, który pewnie większość z Was zna, służył do szyfrowania dysków czy plików na dysku. I bardzo dużo powstała praca, artykuł na temat tego, jak reprodukcyjnie budować krypta. Było to bardzo czasochłonne. Osoba, która to robiła, musiała sprawdzać na kilku różnych kompilatorach Visual Studio, na różnych wersjach, różne Windowsy i bardzo dużo czasu i energii zostało to włożone, aby potwierdzić, że faktycznie to, co nam dostarczali programiści TrueCrypta, to jest to, co ten kod źródłowy, który nam również dostarczali programiści, to jest dokładnie to samo. Jeżeli ktoś właśnie nie lubi kryminałów i nie chciałby przeczytać tego artykułu do końca, to ostatecznie okazuje się, że tak, kod źródłowy, który programiści TrueCrypta nam dostarczali i binarki TrueCrypta, to jest dokładnie to samo. Mówimy tak. Natomiast projekt Zen ma także bardzo ciekawe zastosowanie dla reprodukcyjnych buildów i jest to live patchowanie kernela. Jeżeli wiemy, jak wyglądał kernel przed zaaplikowaniem jakiegoś patcha i po zaaplikowaniu jakiegoś patcha, jesteśmy w stanie bit do bitu stwierdzić i mamy reprodukcyjne buildy, to jesteśmy w stanie bit do bitu stwierdzić, które opcody w naszych binarkach się zmieniły. Dzięki temu programiści z Zena stwierdzili, że są w stanie live patchować kernel, czyli bez zatrzymania całego działającego hypervisora możemy wgrać takiego małego patcha do kernela i jeżeli mamy na przykład błąd security, to możemy taki patch bardzo szybko zaaplikować i wszystko nam działa z bardzo minimalnym downtime'em maszyny, a właściwie tak naprawdę zerowym. Programiści Zena tak naprawdę poszli troszeczkę dalej, bo umożliwiają także tam tłumaczenie na przykład struktur wewnętrznych kernela i można robić bardzo skomplikowane operacje, natomiast takim podstawowym patchowaniem właśnie opkodów byte do byte'a jest możliwe dzięki reprodukcyjnym buildom. Kolejny przypadek, który jest już przypadkiem bezpieczeństwa i który także umożliwia nam jakby, który pokrywa nam reprodukcyjne budowanie, jest to, że kilka lat temu bodajże na chińskich serwerach był rozsyłany Xcode, czyli środowisko deweloperskie dla programistów iOS-a i generalnie dla produktów Apple'a, był rozsyłany z malwarem. Czyli mieliśmy środowisko deweloperskie, które w pewien sposób zmieniały nasz kod podczas budowania, aby rozpowszechniać swój malware. I bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, to około 5000 aplikacji w App Store okazało się, że jest zarażonych właśnie tym malwarem. Jeżeli mielibyśmy reprodukcyjne budowanie i moglibyśmy porównać znów bit do bitu, co się zmieniło w naszych binarkach, bylibyśmy w stanie stwierdzić, że no tutaj coś jest nie tak. Ja buduję to na Xcode oryginalnym i Xcode z malwarem i faktycznie te dwie binarki są od siebie różne. Czyli może kompilator czy środowisko deweloperskie coś nam zmieniło w naszym kodzie. I idąc dalej, jak sobie myślałem właśnie o reprodukcyjnym budowaniu i jakby dystrybucji pakietów, doszedłem do wniosku, że interesującą rzeczą, którą projekty mogłyby robić, które na przykład, tak jak FreeBSD, dostarcza nam binarne pakiety, które możemy sobie zainstalować na naszej maszynie, że mamy na przykład chmurę takich serwerów, które budują nam równolegle bardzo dużo tych samych portów. Następnie
te wszystkie porty są porównywane i dopiero jest stwierdzane, czy pakiet może zostać wypuszczony do użytkowników. Jeżeli na przykład jakiś haker by się włamał do naszych serwerów i namieszał nam coś w środowisku, jesteśmy wtedy w stanie to wykryć. Oczywiście ta chmura musiała być jakoś rozsądnie odseparowana od siebie i dopiero po takim teście, że kilka maszyn, może z różnymi kompilatorami, jeżeli by się udało, dopiero po takim teście paczka jest wydawana użytkownikom do używania. No i teraz pytanie, gdzie w tym wszystkim jest FreeBSD? Jeszcze tutaj może zaznaczę, że FreeBSD ma troszeczkę prościej niż inne projekty, ponieważ jako FreeBSD rozumiemy cały system operacyjny, to nie jest tylko kernel. Ale także jest to bardzo dużo programów, które przychodzą już z systemem operacyjnym, które są gotowe do działania i którzy deweloperzy FreeBSD także dla was utrzymują. I prace zaczęły się w 2013 roku i w tej chwili, jeżeli chodzi o base system, czyli o kernel i te podstawowe programy, które są dostarczane z FreeBSD, praktycznie wszystko jest gotowe. Są dwa błędy, które są otwarte, które nie zostały jeszcze rozwiązane, ale generalnie jesteśmy gotowi do reprodukcyjnych buildów. Jest także taka flaga, ponieważ część rzeczy nie jest dostępna w domyślnej konfiguracji FreeBSD, jest taka flaga, która nazywa się With Reproducible Builds, którą możemy dodać na przykład do sr.conf, aby właśnie zobaczyć, że FreeBSD jest w pełni reprodukcyjne. Jest także strona na wiki, którą można sobie zobaczyć i tam jest opisane również, jak ten proces przebywał i jakie nowe błędy zostały odkryte, czy co zostało zgłoszone z jakimiś niestandardowymi flagami. No i tutaj mamy kilka przykładów tego, co zostało naprawione już we FreeBSD. Jak zwrócicie uwagę, główny problem to tak naprawdę jest czas. Czas budowania kodu źródłowego. Było kilkanaście miejsc, gdzie ten czas budowania faktycznie był zawarty w kodzie źródłowym i oczywiście, jeżeli robiliśmy binarnego diffa, to okazywało się, że te miejsca nie są identyczne. Natomiast wszystkie te problemy, które tutaj wymieniłem, są rozwiązane i nie musimy się już nimi przejmować. Natomiast ścieżek zapisanych w różnych miejscach w projekcie. Jest to na przykład loader. Jeżeli ściągaliście projekt FreeBSD, budowaliście go, to mamy na przykład, kto zbudował, na jakiej maszynie i kiedy projekt. I taka informacja oczywiście dostarczona dla użytkownika, no, jeżeli byśmy porównali z kodem, z binarką, którą my zbudowaliśmy, okazałoby się, że no, niestety nie jest to informacja, która jest, no, te informacje by się różniły. I tak samo, jeżeli chodzi o kernel. Mamy tutaj zaszyte kilka informacji, jak właśnie nazwa użytkownika, jaka była ścieżka budowania, tego typu rzeczy. I to wszystko powoduje również, że FreeBSD nie było budowalne. Te dwa problemy właśnie rozwiązuje ta flaga With Reproducible Builds, i ona usuwa z naszego budowania te kilka ścieżek. Nie jest ona domyślnie włączona, dlatego że użytkownicy są jednak do tego przyzwyczajeni i etapowo, myślę, że etapowo będzie to wprowadzane do projektu. Natomiast drugim ciekawym problemem to są porty. Porty to są zestaw programów, które możemy sobie zainstalować na FreeBSD, czy to zbudować z właśnie portów, czy mamy dostarczony tak zwany program package, który umożliwia nam ściągnięcie dowolnego portu i zainstalowanie go na naszej maszynie. W przypadku package są to porty już binarne, nie musimy nic kompilować, ściągamy tylko binarny blob z sieci. I budowa rozpoczęła się mniej więcej w 2000, znaczy
idea, aby porty także były reprodukcyjnie budowane, rozpoczęła się gdzieś w 2015 roku i zostały rozpoczęte przez Steve'a, który zaproponował pierwszy patch, który polegał na tym, że wybieraliśmy sobie najstarszy plik z naszego kodu źródłowego i ustawialiśmy, że wszystkie pliki w tym repozytorium, w naszym kodzie źródłowym mają dokładnie ten sam czas, co ten najstarszy plik. I okazało się, że 64% projektów, 64% portów jest już reprodukcyjnie budowana. Te testy były przeprowadzone z różnym czasem, z różnymi hostname'ami, z różnymi użytkownikami. Okazało się, że już na wstępie mieliśmy 64% reprodukcyjnych paczek. Idąc dalej, Baptiste oraz Ed zaproponowali rozwiązanie z taką komendą make soon. Polegała ona na tym, że w momencie, kiedy osoba opiekująca się danym portem robiła upgrade do nowszej wersji, czyli na przykład przychodziła z Nginx'a 2.0 do Nginx'a 3.0, wykonywała taką komendę i ten czas był odkładany, czas właśnie tego upgrade'u. I wszystkie pliki, jakie były ściągnięte, właśnie posiadały ten czas upgrade'u. Nie był to już najstarszy czas, ale czas upgrade'u. I także został zaproponowany patch, który zmieniał w archiwach czas. Metadane archiwów zostawały zmienione tak, aby czas był dokładnie ustawiany na ten sam. Dzięki temu uzyskaliśmy już 79% wszystkich portów, które były budowane reprodukcyjnie. Ostatnim patchem zaproponowanym przez Eda było to, aby respektować flagę source date epoch. I polegało to na tym, że jesteśmy w stanie ustalić datę, która zostanie zastąpiona przez makra date and time w naszym kodzie C. Ten patch został przedstawiony do projektu LLVM, dokładnie projektu Clang. I dzięki temu nasze porty była możliwość już 82% budowania portów reprodukcyjnie. Jako ciekawostkę dodam, że ta flaga jest dostępna w GCC, natomiast nie była dostępna w Clangu i z tego, co sprawdzałem przed tą prezentacją, wciąż nie jest dostępna, natomiast została zaproponowana właśnie, bo tutaj source date epoch jest zmienną środowiskową, a właśnie zostało zaproponowane, że może jednak powinna być zmienna konfiguracja, to znaczy zmienny argument do Clanga. I teraz tutaj chciałem wam zaprezentować bardzo ciekawe narzędzie, które zostało stworzone podczas tych wszystkich prac przy reprodukcyjnych buildach, głównie przez programistów Debiana. Mamy tutaj bardzo prosty kod źródłowy, który wypisuje na Hello World z aktualnym czasem kompilacji oraz z datą. I jeżeli skompilujemy taki kod i uruchomimy sobie DiffScope'a, ten DiffScope zaznaczy nam dokładnie, gdzie w pliku ELF znajduje się różnica i jak ona wygląda. Więc jeżeli byście chcieli się pobawić i posprawdzać, co jeszcze różni się na przykład w portach FreeBSD, to zachęcam do używania tego narzędzia. Jeżeli natomiast interesowałoby was bardziej graficzne rozwiązanie, to DiffScope także wspiera output HTML-owy, w którym możemy sobie również bardzo, bardzo ciekawie porównać wszystkie różnice. Więc jeżeli byście chcieli wesprzeć projekt FreeBSD w reprodukcyjnym budowaniu portów, to bardzo was zachęcam i także to narzędzie wam w tym pomoże. No dobrze, to dziękuję bardzo za wysłuchanie mojej prezentacji. Czy są może jakieś pytania? W tej chwili nie było jakby o tym dyskutowane, żeby FreeBSD miało to wspierać.
Więc niestety nie mogę powiedzieć, że tak. Na pewno chcielibyśmy, żeby projekt się rozwijał, natomiast nie mam żadnej informacji, żeby to było planowane na jakąkolwiek wersję. Czy Poldrier ma jakieś rzeczy związane z budowaniem reprodukcyjnym? Można jakoś na przykład testować sobie to? Przepraszam, co? Poldrier. Nie mam pojęcia. Nie znam projektu. Dobrze, czy są jakieś, no, powiedziałeś o zaletach, tak, budowania reprodukcyjnego. Czy są jakieś wady w porównaniu do budowania niereprodukcyjnego? No jest to dodatkowy nakład pracy dla programisty, tak? No bo musimy się pozbyć jakichś tam właśnie dat, jakichś hostname'ów. Może one są nam do czegoś przydatne, może są nam do czegoś potrzebne, natomiast to wszystko musimy się z tego pozbyć z naszego kodu źródłowego. Dla nowych projektów, które już powstają, podejrzewam, że to jest po prostu ustalenie sobie jakiegoś stylu, że tego nie używamy, tego używamy. Natomiast jeżeli chodzi o istnieją, no to jest tylko i wyłącznie ten dodatkowy nakład pracy, który musimy włożyć, aby ten kod był reprodukcyjny. Natomiast oprócz nakładu pracy nie wydaje mi się, żeby były jakieś inne problemy, które niesie ze sobą reprodukcyjne budowanie. Jest bardzo dużo zalet, które no, przykrywają tak naprawdę wszystko. Czyli w tym momencie, jeżeli ktoś nie jest jakoś bardzo przywiązany do tego kontera w uname'ie, tak, pokazującego numer kompilacji kernela, to zasadniczo dodając tą jedną zmienną do src.conf'a może sobie już budować reprodukcyjnie base system, numer, tak? Numer commita jest rzeczą, która jest stała, tak? No bo my chcemy dla Nie mówię o numerze commita, mówię o tym numerku, który tam się zmienia w momencie... Tak, o numerze builda, tak? Tak. On zostanie usunięty z uname'a. A nazwa użytkownika host budowany, to też wszystko znika, tak? Również zostanie to wszystko usunięte z naszego kernela. No dobra, dzięki. Czy są może jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze zapytam o kwestię budowania na różnych wersjach kompilatora. Mnie nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem. To miało być tak, że mamy dwie różne wersje GCC na przykład i mamy dostać ten sam plik binarny? Tak. Różne wersje GCC i dostali ten sam kod, albo różne w ogóle kompilatory, czy to GCC, czy Clang, i jesteśmy w stanie zweryfikować, że oba kompilatory dają nam ten sam output. No bo tak naprawdę znaczy, bez audytu teraz kodu, tak naprawdę nie wiemy, czy na przykład GCC nie modyfikuje nam naszego kodu w sposób, jaki byśmy nie chcieli, tak? Znaczy wiesz co, bo ja mam jaką wątpliwość, że jak kompilator nie używa optymalizacji, no to mogę sobie, potrafi sobie wyobrazić, że to faktycznie działa. Natomiast zainstaluję nowszą wersję kompilatora, jakaś tam jedna optymalizacja działa trochę inaczej. Dokładnie i już się rozjeżdża. O tym wspominałem, że optymalizacja jakby tutaj trzeba do tego rozsądnie podejść, tak? Jeżeli na przykład, jeżeli by okazało się, że jest właśnie tak jak mówisz, zmiana w optymalizacji, no to wiadomo, że w tych dwóch różnych kompilatorach nie dostaniemy tego samego outputu. Weryfikować to poprzez różne kompilatory czy różne wersje, bo wtedy wiemy, że ten kod faktycznie się nie zmienia podczas kompilacji. Natomiast no to jest jakby troszeczkę też utopia, tak? No bo wiadomo, że te optymalizatory po to są, żeby optymalizować nam kod. Dziękuję. Czy są przewidziane jakieś takie, albo już może są stworzone jakieś takie narzędzia, które pozwolą zweryfikować, czy to, co zbudowałem u siebie lokalnie, jest faktycznie tym, co na przykład dystrybuuje projekt? Jest właśnie projekt ten właśnie umożliwia, on już to robi za nas, więc można zgłosić swój projekt właśnie, żeby on był, natomiast nie ma narzędzi jako takich, żeby wziąć, znaczy sprawdzić, zbudowałem go tutaj, zbudowałem sobie na boku mój projekt, mam tą paczkę z Debiana czy z FreeBSD i porównać, że faktycznie one są takie znaczy, same. Bardziej mi chodzi o to, że buduję sobie system, tak? Powiedzmy, nie chcę wiedzieć, czy to, co mi wyjdzie po Make Build World i Make Build Kernel, to będzie to samo, co by mi wyszło, gdybym pobrał sobie system z jakiegoś odpalimy. Nie ma tutaj jakby możliwości weryfikacji, natomiast wiem, że projekt FreeBSD jakby chciałby to wspierać i chciałby, żeby to był dużo milszy interfejs dla użytkownika, żeby właśnie była możliwość weryfikacji przez użytkowników, że to faktycznie to, co mamy na przykład w FreeBSD Update, to jest dokładnie to samo, co byśmy zbudowali z generika.
Okej, to w takim razie dziękuję bardzo.